Myślę, że możemy zacząć. Teoria, teoria cyklu koniunkturalnego, jak swego czasu napisał Bombawerk, to powinna być ostatnia rzecz w podręczniku do ekonomii. Powinien to być ostatni rozdział, tak naprawdę. Więc troszeczkę przypada mi niefortunna rola, jednak robić rozdział w środku, zanim zostaną powiedziane kolejne rzeczy. Ale myślę, że możemy sobie coś sensownego. Ogólnie na temat cyklu koniunkturalnego, powiedzieć, co będzie znaczące dla rozumienia przez nas procesów omawianych i do tej pory, i te, które będą omawiane w przyszłości. Cykl koniunkturalny, samo pojęcie cyklu koniunkturalnego, cyklu biznesowego jest postrzegane w taki oto sposób, że mamy do czynienia z niestabilnością długo, długookresowego wzrostu gospodarki rynkowej. To znaczy, Yy, istnieje de facto zgoda w tej chwili, praktycznie absolutna, że długookresowo gospodarka rynkowa doświadcza wzrostu gospodarczego. To znaczy, od momentu umownego powstania, 200-300 lat, zależy oczywiście od kraju, gospodarka się rozwija. To znaczy, 10, 20, 30 lat temu, jak sobie porównujemy, czy 50, czy 100 lat temu, poziom życia do dzisiejszego, to on był niższy. Istnieją kłótnie dotyczące tego, jak to mierzyć, jak dalece, jak to dotyka poszczególnych grup, jaka jest kwestia podziału tego, tego zwiększonego ciasteczka. Natomiast niezależnie istnieje zgoda, że mamy długookresowy trend wzrostowy, czyli coś takiego. Natomiast jednocześnie to, co obserwujemy w gospodarce rynkowej, to niestabilność tego długookresowego wzrostu, czy też amplitudy we wzroście gospodarczym znaczące. Mamy. Okresy ekspansji i okresy kontrakcji. Akurat najprostsze podzielenie na dwie fazy tego cyklu biznesowego czy cyklu koniunkturalnego. Niektórzy autorzy sobie dzielą to na trzy, inni na cztery, inni na pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Komu tylko co się wymarzy. Każdy prowadzący czy każdy wykładowca może wymyślić swoje własne nazwy i potem męczyć studentów, że muszą dokładnie tych nazw faz się uczyć, mimo że Ktoś inny ma zupełnie inne nazwy. W gruncie rzeczy chodzi o to, że mamy do czynienia z amplitudą wzrostu, że mamy najpierw z okresem gwałtowniejszej ekspansji do czynienia, a potem mamy do czynienia z okresem kontrakcji, jakiejś tam korekty. To, co jednak na, dla nas najistotniejsze jest to, że jednak nie jest to powrót do punktu zerowego, więc zazwyczaj jak mamy ten cykl biznesowy, się zaczyna, to zaczyna się na pewnym poziomie, ale potem jak mamy jego korektę tego gwałtownego wzrostu, to ona i tak jest na wyższym poziomie niż poprzednio, co już tam automatycznie mówi o. O samych procesach wzrostu. I oznacza to, że nie jest to gra o sumie zerowej. Yy. Kilka pytań, które możemy zadać na początek w kwestii teorii cyklu koniunkturalnego. To pierwsze pytanie, czy cykl to jest na pewno w ogóle dobre słowo. Bo na początku, kiedy zaczęto używać tego pojęcia cyklu biznesowego czy cyklu koniunkturalnego, częściej tego drugiego oczywiście, yy. To y, próbowano wprowadzać pojęcie cyklu na zasadzie analogii do świata biologicznego czy do świata fizycznego. W taki sposób, że mamy powtarzalność pewnych kluczowych elementów, że mamy swoistego rodzaju determinizm niekoniecznie rozumiany jako y, zaprzeczenie na przykład y, wolności wyboru y, aktorów, podmiotów rynkowych, ale jednak dosyć mocny determinizm, jak gdyby określający ścieżkę tego procesu. No i uniwersalizm w tym znaczeniu, że Mamy pewną powtarzalność tego zjawiska cyklu biznesowego, cyklu koniunkturalnego. Ale pytanie, czy rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na zespół tych wydarzeń, czyli rzeczywiście amplitudy występujące we wzroście od początku od XVIII wieku, wieku. a nawet wcześniej tak naprawdę to już było zauważalne. XVIII, XIX szczególnie, XX wieku i XXI wieku, jak zobaczymy te procesy. Ekspansji i kontrakcji. Pytanie brzmi, czy te wszystkie okresy ekspansji i kontrakcji to są takie same zjawiska, że możemy je nazwać jedną koncepcją cyklu, która je opisuje. Jak popatrzymy sobie na przykład do Mareja Rodbarda, to Rodbard de facto nie wprost przyznaje, że w pewnym sensie te procesy amplitud i wzrostu. Niekoniecznie zawsze są takie same, mimo że aspiruje do tego, żeby przedstawić jedną teorię cyklu koniunkturalnego, to nawet tam zwraca uwagę, że w zasadzie to my mamy teorię cyklu koniunkturalnego, ale niezależnie od tego, oczywiście kursywą, cyklu koniunkturalnego, ale niezależnie od tego mamy business fluctuations, też kursywą napisane. I to jest coś innego zupełnie, bo to jest amplituda powodowana innymi procesami. Mimo to historycznie, jak popatrzymy, ona może mieć podobny charakter. W sensie, jeśli byśmy tylko empirycznie obserwowali właśnie nakładanie się pewnych gwałtownych wzrostów i potem korekt, adaptacji do nowych warunków, to moglibyśmy powiedzieć na pierwszy rzut oka, to są tak naprawdę no, w pewnym sensie te same zjawiska. Gwałtowności wzrostu, amplituda i potem korekta. Jednak Rodbart wprowadza kategoryczne rozróżnienie, bo mamy inne totalnie powody występowania tych rzeczy. Ale jako efekt finalny mogą wyglądać podobnie. Więc pytanie brzmi... Rzeczywiście określenie cykl jako coś uniwersalnego, determinowanego pewnymi kluczymi, kluczowymi, powtarzalnymi esencjonalnie elementami, czy na pewno to jest do końca dobre określenie. Kolejne pytanie, czy teoria to jest dobry termin na, na zastosowanie tych, na opisanie tych wszystkich wahań? Tutaj zainspirowałem się tytułem książki Tomasa Mejera, Prawda, konta, precyzja w ekonomii? Który zwrócił uwagę na to, że jest pewna wymienność między prawdą a precyzją. Co on miał tutaj na myśli? Jeśli mówimy bardziej ogólne pewne rzeczy dotyczące esencji gospodarki rynkowej, to zazwyczaj one są blisko prawdy. Na przykład wspomniany przeze mnie teza o wzroście gospodarczym. Generalnie rzecz biorąc, gospodarka rynkowa doświadcza nawet w krótkich okresach znaczącego wzrostu gospodarczego takiego, że w skali 8, 10 lat, ludzie, którzy żyją 8, 10 lat później, statystycznie mają wyższe poziomy życia niż wcześniej. Kiedy to sobie w ten sposób sformułujemy, generalnie jesteśmy blisko prawdy, ale kiedy chcemy być bardziej precyzyjni i na przykład zmierzyć te procesy, no to już zaczynają się jakieś kontrowersje i zaczynamy stosować indeksy opisujące poziomy życia, które mają pewne niedokładności, dokładnie tak samo jak indeksy cenowe czy indeksy zatrudnienia nawet, i wchodzimy w pewne takie niuanse, które mogą sprawić, że skupimy się na jakimś bardzo precyzyjnym indeksie ale on jednak nie do końca okaże się trafny do opisu danego zjawiska. Trochę w podobny sposób możemy podejść do kwestii właśnie stosowania teorii, opisu fluktuacji i e, wahań koniunkturalnych, bo mamy pewnego rodzaju wymienność tutaj między teorią ekonomiczną a historią gospodarczą. Historia gospodarcza to jest taka klasycznie postrzegana nauka ideograficzna, czyli taka, w której de facto interesuje, interesują nas okoliczności konkretnego czasu i miejsca, które są unikatowe i w pewnym sensie niepowtarzalne, wyłączne, takie, e, takie które są unikalne, e, które sprawiają, że dany okres historyczny, który opisujemy, jest w jakimś sensie wyjątkowy. Nawet jeśli są jakieś, bo oczywiście w historii też są jakieś, jakieś e, powtarzające się schematy, to jednak zawsze. Historia dzieje się tak naprawdę tylko raz. Natomiast w teorii ekonomicznej mamy do czynienia z aspiracjami tworzenia, tworzenia czegoś nieideograficznego, czegoś nomotetycznego, takiego, w których odnajdujemy powtarzalne prawa, takie, takie prawidłowości, które są uniwersalnie stosowane praktycznie zawsze do konkretnych warunków, które omawiamy. I teraz, kiedy mówimy o cyklach biznesowych, cyklach koniunkturalnych, to mamy w pewnym zakresie e, dla każdego takiego cyklu Tarcie między tymi dwoma podejściami, bo z jednej strony mamy pewne powtarzalne procesy, które staramy się dostrzec, o czym będziemy za chwilę mówić, ale z drugiej strony zawsze mamy jakieś indywidualne elementy, które przesądzają o tym, że dany cykl, dana historia jest czymś zupełnie wyjątkowym. Jeśli popatrzymy na przykład na wahania takie istotne ostatnich lat i to, które jest takie podręcznikowe zawsze stosowane czyli Wielkiej Depresji, jak chcemy porównać to, co się działo w Wielkiej Depresji, do tego, co się działo w trakcie, w trakcie wielkiej finansowej recesji 2008 roku. Jak chcemy to jeszcze porównać do tego, co się działo w trakcie e, pandemii i stosowanej wtedy polityki, to pewne elementy są oczywiście powtarzalne, e, pewne narzędzia stosowane są takie same, ale niektóre narzędzia są absolutnie unikatowe, są charakterystyczne instytucjonalnie które sprawiają, że każdy z tych trzech przypadków ma w sobie coś tak wyjątkowego, że do jego opisu tak naprawdę musimy wyjść poza ogólny schemat teoretyczny i dodać te konkretne obserwacje czasu i miejsca, które sprawiają, że historia opowiedziana w tym i innym przypadku jest jednak inna niż poprzednim. No i też konsekwencja tych dwóch rzeczy, o których powiedziałem. Czy liczba pojedyncza to jest na pewno dobre słowo? Czy zamiast o teorii cyklu koniunkturalnego nie lepiej jest mówić o teoriach cyklu koniunkturalnego? Bo, jak zastanawiamy się nad tym, co konstytuuje zjawisko nazywane zazwyczaj cyklem, albo co konstytuowało zjawisko w tym konkretnym przypadku, jak omawiamy wielką finansową recesję, to nie sposób na przykład abstrahować od tego, jak zmienił się rynek instrumentów pochodnych. Nie da się opowiedzieć historii wielkiej finansowej recesji bez mówienia o konkretnych instytucjonalnych innowacjach i zmianach w organizacji wyceny ryzyka na rynkach finansowych. Nie da się po prostu tego sensownie powiedzieć bez pominięcia roli właśnie nowych instrumentów pochodnych, które wtedy były wprowadzone i nowych zasad regulacyjnych. Więc jest tam coś unikatowego, chociaż pewna część jest wspólna z tym, co też na przykład się działo przed okresem Wielkiej Depresji. Ok, to teraz zastanówmy się nad tym, co możemy powiedzieć sensownego o cyklach koniunkturalnych, cyklach biznesowych. Tu jest taki przykład niedawnej publikacji z czasopisma zajmującego się Cyklem koniunkturalnym, wahaniami biznesowymi generalnie, gdzie autorzy Kufenko i Geiger próbowali dokonać czegoś, co nazywamy w ekonomii stylizacją faktów. Stylizacja faktów od Kaldora to jest taka koncepcja, że jak analizujemy pewne zjawisko, z którym wiążą się pewne fakty, to te fakty nie są właśnie całości unikatowe. Tylko możemy coś wystylizować z tych faktów, takiego, co jest charakterystyczne dla danego, danego badanego zjawiska. Na przykład, jak analizujemy długookresowy wzrost gospodarczy, no to oczywiście stylizowany fakt to jest taki, że ten trend jest długookresowy i dotyczy e, uczestników. Życia gospodarczego, taki, że ich poziom życia się podnosi systematycznie. I pytanie, czy podobnych zależności nie możemy odnaleźć przy analizowaniu cykli biznesowych, cykli koniunkturalnych. I tutaj autorzy dosyć ambitne zadanie wykonać chcieli. Dokonali czegoś, co moglibyśmy powiedzieć systematycznym przeglądem, bo używali danych od, na przestrzeni 56 lat, od 1960 roku do 2016, na próbce krajów OECD, więc mamy kraje rzeczywiście rozwinięte, w których. Ten cykl koniunkturalny jest mocno zaznaczony, bo im bardziej kapitało rozwinięta kapitałowo gospodarka, tym te cykle wydają się właśnie dosyć istotniejsze, e, dosyć bardziej ich znamiona są bardziej widoczne w gospodarce niż w gospodarkach bardziej zacofanych, bliżej gospodarek rolnych na przykład. I w tych przypadkach próbowali dokonać stylizacji trzech faktów, na trzech rzeczach, które pewnie studenci ekonomii natychmiast rozpoznają jako bardzo istotne w modelu konwencjonalnym. Patrzyli na Krzywą Philipsa, czyli wymienność między inflacją a bezrobociem, w taki sposób, żeby spróbować znaleźć zależności między tymi zmiennymi, takie, które się powtarzają, które są właśnie schematyczne, stylizowane. Druga sprawa, czyli prawo Okuna, a więc zależność twarda między jakąś koncepcją bezrobocia naturalnego i produkcji potencjalnej. Teza o tym, że prawda, jeżeli bezrobocie odbiega od pewnego potencjalnego naturalnego poziomu o ileś procent... To po jakimś tam wskaźniku to się przelicza na odbieganie produkcji rzeczywistej od produkcji potencjalnej. Tam razy dwa, razy trzy, też zależy, bo są tam malejące przychody, chociaż nieraz w podręcznikowej wersji nie ma tam malejących przychodów i czasami, czasami można dojść do takich konkluzji, że musi być ujemne PKB, żeby prawo okuna się sprawdziło w tej formie, w jakiej jest przedstawiane w podręcznikach. No i w trzecim przypadku, też istotna rzecz, szczególnie z perspektywy polityki pieniężnej, Wymienności wynikającej z zależności między inflacją a produkcją finalną. Czyli takiej zależności, która na przykład mówi o tym, że jeżeli inflacja będzie zbyt wysoka, to jakoś to będzie szkodzić wzrostowi gospodarczemu. Jeśli będzie na odpowiednim, niskim poziomie zdefiniowanym przez cele, narodowe, przez cele banku centralnego, to wtedy będziemy mieli do czynienia z optymalną, najlepszą sytuacją. No a jeżeli będzie ta inflacja zbyt niska, no to ludzie będą. Umierać pod płotem, i ogólnie wielka tragedia. I analizując te trzy istotne wymienności, doszli do wniosku, że w sumie stylizowane fakty trzeba poddać pod wątpliwość, bo nic im nie wyszło. Okazało się, że takie zależności nie istnieją. Więc ten konwencjonalny model, który ma opisać rzeczywiście powtarzalne pewne schematy dotyczące tych trzech rzeczy, ilościowo to też podkreślam, bo ma to istotne znaczenie. Ilościowo w tych trzech, w trzech kwestiach to okazuje się, że to nijak nie pasuje do opisu biznesowych fluktuacji. Do tego, żeby właśnie zamknąć nam w teorii cyklu koniunkturalnego te trzy jakże nam dobrze znane rzeczy. Czy to oznacza, że musimy w ogóle zrezygnować z koncepcji stylizowania faktów? Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na taki scenariusz Wesley'a Michella, który już w pierwszej połowie XX wieku powiedział, że Coś takiego jak cykl koniunkturalny, to jest takie, taki typ idealny, który my sobie nakładamy na historyczną rzeczywistość, ale każdy z nich jest w jakiś sposób unikatowy. E, więc, w sumie, najlepiej byłoby kompletnie zrezygnować z teoretyzowania na temat cykli biznesowych i cykli koniunkturalnych. A może jest jednak takie podejście, które pozwala nam się wycofać z, tych, e, takich konwencjonal, z tego konwencjonalnego modelu, z tych właśnie praw ilościowych dotyczących wymienności między inflacją, produkcją, bezrobociem. I ogólną y, produkcją, inflacją i bezrobociem, y, może da się wsiąść inne stylizowane fakty, dotyczące większości, też niekoniecznie wszystkich, tak? bo ja tak jak na początku zaznaczyłem, y, wydaje, zadanie stworzenia jednej zunifikowanej teorii cykli, tak jak która opisuje zawsze wszystkie procesy i amplitudy wzrostu rozwoju może być karkołomne, tak? Wydaje się, że to, co chcieli zrobić Kiczyń, Luger, Kondratiew i. Ci wszyscy teoretycy mówiący o teorii cyklu, cykli, które się zawsze sprawdzają i to jeszcze na przestrzeni identycznego czasu, wydaje się, że dzisiaj już na szczęście są mało poważnie traktowane, bo są de facto nie, niewykonalne do sparowania z rzeczywistością. Ale nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wszystkich, to może jakąś część wspólną możemy odnaleźć i może da się znaleźć jakieś bardziej ogólne, stylizowane fakty. I jak sobie popatrzymy na te najistotniejsze wahania koniunkturalne, które nas interesują cykle koniunkturalne, to zauważymy występowanie tam trzech, czterech w sumie mam wypisane rzeczy, tak, ale takie trzy wydają się dla nas szczególnie istotne. Pierwsza, agregaty monetarne. Jakkolwiek rozumiane, szeroko, wąsko, to już zależy właśnie od konkretnych instytucjonalnych uwarunkowań. Ale agregaty monetarne, które obejmują wszystko od bazy monetarnej. Czyli to, co jest generowane jako pieniądz zewnętrzny przez banki centralne we współczesnych systemach, do tego depozyty i środki na żądanie, które są generowane przez system bankowy, ale ponadto para depozyty, pseudodepozyty, takie instrumenty finansowe, które nie do końca spełniają kryteria wypłat na żądanie, ale też jednocześnie są ich bardzo blisko. I również też możemy patrzeć na wszelkiego rodzaju instrumenty pochodne, które są ponadto. Ponad i jeszcze do tego, skoro mówimy agregaty monetarne, to też uwzględnimy tutaj kredyty generalnie, akcję kredytową realizowaną przez banki komercyjne. I to jest pewien stylizowany fakt, który sobie zawsze praktycznie zauważymy przy wahaniu koniunkturalnym, że te agregaty monetarne rosną w trakcie ekspansji, natomiast przy kontrakcjach następuje ich wyhamowanie albo nawet wręcz czasami załamka. Drugi stylizowany fakt stopa procentowa. Ale specyficznie postrzegana, kontrfaktycznie postrzegana, bo to jest dosyć istotne. W takich starszych koncepcjach cyklu mogłoby się wydawać, że stopa procentowa ma po prostu pewne określone, absolutne poziomy, które się wiążą z aktywnością gospodarczą i ze zmiennością określonych agregatów makroekonomicznych, czyli jak mamy pewien absolutny poziom stopy i ona jest wysoka, to jest kojarzone z aktywnością zatrzymaną. Jak ona jest obniżana, to aktywność jest rozkręcona. Jak ona jest jeszcze bardziej obniżona, to jest jeszcze bardziej rozkręcona. Takiej, od, takiej zależności nie odnajdziemy. W sensie patrząc na stopy procentowe, zobaczymy, że często są ultra niskie, bardzo niskie w czasach, kiedy mamy do czynienia z kryzysem, kiedy mamy do czynienia z kolejną dodatkową interwencją pieniężną. To się już wielokrotnie zdarzało. Natomiast to, co możemy zauważyć, to to, że w okresach ekspansji mamy do czynienia ze stopą kontrfaktycznie obniżaną w połączeniu... Z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, o agregatach monetarnych. To znaczy, jako zaobserwujemy sobie na lata 20, ten, ten nasz taki podręcznikowy typ wielki kryzys, wielka depresja, jak popatrzymy sobie na pierwsze lata XXI wieku, to zauważymy, że mamy do czynienia z ekspansją w szeroko rozumianych agregatach monetarnych, połączoną z faktycznym obniżaniem stopy procentowej, w taki sposób, że stopa jest obniżona i rozszerza paletę bardziej ryzykownych inwestycji. Pojawia się taki Kanał, taki mechanizm transmisji pieniężnej przez kanał ryzyka. Przez to, że stopy są obniżone, to więcej submarginalnych projektów, inwestycji zostaje wciągniętych do realizacji z tego tytułu, że tańszy staje się kapitał na rynku finansowym. No i trzeci istotny, stylizowany fakt, czyli duże aktywa specyficzne. Duże aktywa specyficzne, czyli takie, yy, które. Z jednej strony mają dłuższy okres amortyzacji, dłużej się wykorzystuje na dłuższym horyzoncie, horyzoncie czasowym, a z drugiej strony są specyficzne. Czyli one, ich los, ich sukces potencjalny desperacko zależy od trzymania się, i trzymania się określonego procesu inwestycyjnego, projektu inwestycyjnego i od tego, żeby on był skończony sukcesem. Za chwilę o tym jeszcze powiem. Jest jeszcze czwarty, który. W Ostatniej chwili w sumie przygotowując sobie tę prezentację, dołączyłem. Jeszcze są te zachowania takie maniakalne bańki giełdowe, które też wypada wymienić, ale one są pewnym łańcuchem pośrednim, chociaż mogą odgrywać istotną rolę, o tym na koniec powiem. O co chodzi z tymi dużymi aktywami specyficznymi? Tu mamy na przykład piękny futurystyczny, ambitny projekt, czyli absolutnie potrzebny i niezbędny dla Polski centralny port komunikacyjny. Jak wszyscy wiedzą. Trochę nie do końca dobry przykład, bo to jest inwestycja publiczna. Jak wiemy, inwestycje publiczne są realizowane niezależnie od realiów gospodarczych. Choćby nie wiadomo co. Tak jak nasze kochane stadiony, które już z nami zostaną chyba na zawsze. Eee, centralny Komunikacyjny, ale możemy sobie wyobrazić, że to jest projekt komercyjny, załóżmy. Tak, zamknijmy oczy. Ale to po prostu tak mi się spodobał ten projekt, że nie mogłem się oprzeć. Załóżmy, że to jest projekt komercyjny. Co jest charakterystycznego w nim, co to znaczy, że to jest duże, specyficzne aktywo. Jest horyzont czasowy spory, tak? W sensie takim, że on się nie zamortyzuje w ciągu paru miesięcy, ale drugie co istotne, jak popatrzymy na te wszystkie elementy tego projektu, to zauważymy, że tam jest cała masa jakichś materiałów, produktów, półproduktów, które są wykorzystywane w realizacji tego projektu i które zostają utopione w ten projekt w tym znaczeniu, że ich. Wyciśnięcie z nich, nazwijmy to, wartości, tej wyższej wartości krańcowej, produktywnościowej, desperacko zależy od powodzenia tego projektu. Bo jakby się okazało, że ten projekt nie zostanie zrealizowany, to trzeba porościnać te rzeczy, zburzyć i ich zrecyklingowanie czy wykorzystanie w alternatywnym zatrudnieniu, no skończy się kapitalizacją strat. O to w istocie chodzi w podejmowaniu tak naprawdę ryzykownych dużych projektów, że w momencie realizacji podejmowania decyzji, My w zasadzie oscylujemy wokół realizacji tych kosztów utopionych ex ante, że to będzie utopiony, stracony kapitał, skapitalizowane straty, bądź jeżeli się okaże, że ten projekt, właśnie jako bardzo specyficzny, nietypowy, wyjątkowy, szczególny, którego inni nie realizują, pozwoli nam na wyciśnięcie dodatkowego zysku z tańszego, jak gdyby wykorzystania tych czynników produkcji. Tak? Zgodnie z zasadą taką, o która była omówiona w przypadku działalności przedsiębiorców, generalnie w świecie niepewnym. Jak weźmiemy sobie zasoby, które są na przykład wykorzystywane wcześniej w procesach kapitałowych, są takie, które są na przykład niespecyficzne. Najlepszy przykład surowce ropa, gaz, energia, generalnie rzecz biorąc, to są praktycznie, które wykorzystujemy na każdym etapie i wcześniej i późno, i praktycznie mamy zawsze swobodę alternatywnych zatrudnień. Jak przy ich użyciu realizujemy jakiś projekt gospodarczy, i ten projekt gospodarczy na przykład nie zostanie zrealizowany, to nie ma to praktycznie w ogóle żadnego wpływu na wartość tego dobra i na cenę tego dobra. Z niego tak naprawdę się nie wyciska dodatkowej wartości, tak trochę używając y, może nie do końca dobrego języka o wyciskaniu wartości, ale nie da się wydobyć, dostrzec jak gdyby... Ponad normatywne jakiejś takiej wartości per se w zastosowaniu tego surowca. I jeśli on jest na przykład gromadzony przy tym projekcie i projekt zostaje zamknięty, to jego upłynnienie się realizuje z niewielkim dyskontem względnie. Znaczy upłynnienie tych. Znowu co do zasady, tak? bo ostatnio w trakcie epidemii to się zdarzyło, że trzeba było nie tylko ropę oddawać za darmo, ale wręcz dopłacać za to, żeby ktoś ją wziął. Tak? Takie anomalie też się mogą zdarzyć Ale generalnie wiemy, co to znaczy, że to jest dobro niespecyficzne. Natomiast w tym wypadku mamy zamrożenie kapitału takie. Że mamy specyficzne aktywa, i jeżeli się okaże, że ten projekt akurat jest nie do zrealizowania, no to jego upłynnianie rodzi się z pewnymi problemami. Od razu mamy też odpowiedź w oparciu o to, dlaczego kryzys y, potrafi długo trwać, bo mamy wspomnianą po prostu heterogeniczność kapitału właśnie te specyficzne aktywa, których nie możemy łatwo adoptować do zmieniających się warunków. Co, co więcej, jak mamy połączenie z niepewnością, Yy, sytuacją taką, że nie jesteśmy do końca pewni, jaka będzie realizacja przyszłego horyzontu, niekoniecznie chcemy od razu te dobra kapitałowe upłynniać. Tak jest często z nieruchomościami. Tak, jak ktoś ma na przykład kupioną nieruchomość, która jest specyficzna, na przykład duża, no to ten rynek się zachowuje zupełnie inaczej. Jak ktoś śledzi wycenę i transakcje na rynku nieruchomości, to na przykład one wyglądają zupełnie inaczej dla transakcji na rynku nieruchomości 50-metrowych, jeśli 50 m2. A zupełnie inaczej dla nieruchomości, które mają 100 i więcej metrów kwadratowych. Szczególnie nieruchomości mieszkalnych, teraz mówię, tak? Te ceny, ich ceny się zachowują zupełnie inaczej, i także ich adaptacje, jeśli chodzi o sprzedaż i właśnie dostosowanie cen, też zachowują się inaczej. To jest w ogóle maszyna, tak w ogóle, e, e, która zajmuje się produkcją filmu do klasycznych aparatów, do klisz. Tak? Kiedyś miały wielką świetność. Możemy zobaczyć, że tu są. Jakieś bardzo e, charakterystyczne pierwiastki, które są wykorzystywane w tworzeniu tej maszyny. Ale ta maszyna miała swoją świetność właśnie w w tym, że była zamknięta w konkretny, specyficzny proces produkcji. Wtedy, te, kiedy te klisze odnosiły wielki sukces. Kiedy okazało się, że są niepotrzebne, to ta maszyna nagle traci 80-90% wartości i w zasadzie jej wartość to złom w pewnym momencie. Czyli to, co się da wycisnąć, właśnie niespecyficznego z niej. Więc niezbyt wiele, a ta wartość ponadto została tak naprawdę utopiona i stracona. Ok, to teraz przejdźmy sobie do tej dynamiki wiążącej się z procesem kredytowania, z tym aspektem pieniężnym cyklu. Ponieważ tu jest szkoła Misesa, no to wzięliśmy przedstawiciela oczywiście szkoły postkeinsowskiej. Jako dobrego reprezentanta tej teorii, czyli Hejmana Mińskiego. Bardzo lubianego ekonomistę przez fanów MMT. Więc oczywiście ukłon jak najbardziej w tę stronę. Co nam Miński mówił na temat, jaki, jaki Miński dostrzegł stylizowane fakty? Ano takie, że w trakcie tej amplitudy wzrostowej produktu. Produktu krajowego brutto, czy generalnie, jak nie musimy brać produktu krajowego brutto, możemy wziąć jakiś, wziąć jakiś inny wskaźnik, ale, ale to jest w miarę reprezentatywne, że mamy do czynienia ze wzrostem znaczącym tą ekspansją, przy jednoczesnej ekspansji niebieska linia, przy jednoczesnej ekspansji kredytowej, rozszerzaniu agregatów monetarnych. I tak jak zwraca uwagę Miński, w pierwszej stabilnej fazie, czy nawet jeszcze przed tym gwałtownym wzrostem, mamy Podzielił sobie, wprowadził takie trzy typy kredytobiorców. Pierwsza grupa to są kredytobiorcy hedżowani, stabilni, przewidywalni, którzy kiedy kupują aktywa, to zwracają uwagę na to, żeby cash flow z tych aktywów pozwalał na spłacanie i kapitału, który się pożyczyło, i odsetek, które się pożyczyło. Więc są to stabilni, hedżowani, bardzo ładne określenie, hedżowani kredytobiorcy. W pewnym momencie jednak ekspansja kredytowa idzie dalej. Mamy... Większą, większą pulę kredytobiorców, gdzie włączają się spekulatywni kredytobiorcy. I oni już nie są tak stabilni i schedżowani, dlatego że inwestują w aktywa i patrzą na cash flow, ale cash flow używają tylko w zasadzie do spłacania odsetek. Mają problem ze spłacaniem kapitału, no ale przecież jest aktywo, które zabezpiecza kapitał, e, na przykład jakąś nieruchomość, ale nieruchomości, jak wiadomo, zawsze drożały i zawsze będą drożeć i nigdy nie taniały. To żart tak w ogóle. No to czym się przejmować, tak, jeśli chodzi o kapitał? No ale już mamy element spekulatywny taki, że kapitał potencjalnie nie do spłacenia, jak coś się złego zacznie dziać. Na końcu tej ścieżki, tego jedzie pociąg z daleka, dołączają się pożyczkobiorcy Ponziego. Nawiązanie do piramidy finansowej, którzy pożyczają, uzyskują kredyty i inwestują je w taki sposób, że w sumie cashflow nie wystarczy im ani na spłacanie odsetek, ani na spłacanie kapitału. Ale oczywiście aktywa drożeją, więc za jakiś czas, jak aktywa podrożeją, to będzie można je upłynnić i oczywiście wtedy spłacać jedno i drugie. Na końcu jest moment Mińskiego magiczny, który powoduje, że ta piramida kredytowa już się załamuje. No i w momencie załamania piramidy kredytowej też obserwujemy stylizowany fakt w postaci recesji, depresji. Jak zwał, tak zwał, zależy od pewnego momentu. To na czym koncentruje się Miński w swoim opisie, to na pewnej psychologii tego procesu. To jest takie e, psychologia tłumu, e, taka właśnie maniakalna ekonomia, dążenie do tego, żeby rozszerzać kredytowanie, i, i w trakcie rozszerzania tego kredytowania dochodzi, ujawnia się prawdziwa wewnętrzna niestabilność systemu kapitalistycznego, jakby powiedział. No ale jak w innym tekście swoim napisał, analizował coś takiego, jak zależność między inwestycjami a oszczędnościami. I mówi tak. Wyobraźmy sobie teraz stabilny system pieniężny, gdzie nie mamy wahań cyrkulacji pieniądza, a podaż pieniądza się nie zmienia. Jest stała. Byli nawet ekonomiści i akcjonariusze z którzy rozważali takie scenariusze przez długi, długi czas. Ale wyobraźmy sobie, że coś takiego się dzieje i nagle pojawia się jakaś presja na to, żeby. Już nie będę dokładnie wchodzić, nie mamy za dużo czasu w omawianie tego wykresu. Sami możecie. Sobie to zobaczyć, ale w największym skrócie, presja, pojawia się presja na to, żeby chcieć właśnie ekspandować inwestycje ponad oszczędności, które są dostępne. Chcemy mieć większą ekspansję e, kredytowania. Przy stałej podaży pieniądza, w stabilnym systemie pieniężnym, Miński mówi: Thou shall not pass. Nie da rady, niewykonalne. Musi wzrosnąć stopa procentowa żeby ten nadmierny potencjalnie popyt inwestycyjny kredytobiorców został wyciśnięty, wypchnięty z rynku. Rationing, jak on to nazywa, ale to jest po prostu mechanizm rynkowy, czyli wypchnięcia submarginalnych inwestycji, które są potencjalnie bardziej ryzykowne. Więc do czegoś takiego dojść po prostu nie może, co zresztą jasno stwierdza, necessary condition for functioning of the accelerator process during an expansion is that source of financing investments in addition to savings should exist. Czyli żeby taki proces realizowania tego, co przed chwilą opisywał, czyli spekulatywni się włączają kredytobiorcy Ponziego ponad hedżowanych, żeby do czegoś takiego tak naprawdę doszło, potrzebujemy finansowania ponad dostępne oszczędności na rynku. Heyman Miński, autor austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Teraz prezentacja w wersji Rogera Garrisona. Porównanie dwóch różnych scenariuszy, czyli scenariusza mówimy stabilnego wzrostu gospodarczego po lewej stronie, na wykresie jest loanable funds, czyli rynek funduszy pożyczkowych. To nie musi być rynek funduszy pożyczkowych. To może być szeroki rynek generalnie oszczędności inwestycji. To może być rynek, który dotyczy akumulowania. Oszczędności z akumulacji wewnętrznej, czyli zatrzymywania zysków operacyjnych. To może być też rynek wykraczający poza tradycyjny rynek bankowy, który po prostu dotyczy pozyskiwania środków na emisję akcji. Więc tak naprawdę nie musimy tu mieć loanable funds. Możemy tutaj mieć po prostu coś, co Rodbard nazywał time market. Jak mamy wzrost skłonności do oszczędzania, też wiążą się kontrowersje z tym terminem skłonność do oszczędzania. Może być lepiej. Pula kapitału posiadaczy. Pula posiadaczy kapitału, kapitałodawaczy, Ci, którzy chcą tego kapitału udostępniać, ona rośnie, więc pojawia się sytuacja, w której jest dostępny większy kapitał, więc następuje obniżenie stopy procentowej i rozszerzenie generalnie działalności inwestycyjnej. Ten sam dokładnie efekt na stopę procentową może być wywoływany w, zmi w zmianie podaży pieniądza i kredytu generalnie. I Pierwszy tego krok jest, yy, yy, jest taki, że również umierza się stopa procentowa i zwiększa się pula kapitałowa. Z tym, że jest jedna istotna różnica, taka, że inaczej wygląda system finansowy w tym momencie, i też jest to mniej zgodne z preferencjami podmiotów rynkowych, yy, które są trochę na przekór temu procesowi i w momencie, w którym się realizuje, yy, realizuje te dodatkowe inwestycje występuje pewna tendencja do odwracania tego procesu. I jak ona jest silna, to jest kwestia dyskusyjna, bo musimy wejść w sprawę odwracalności procesu i tak zwanej naturalnej stopy. Tutaj piękne zdjęcie ekonomisty Knuta Wiksela, autora książki Interest and Prices, autora koncepcji tak zwanej naturalnej stopy procentowej. Naturalna stopa procentowa to jest termin, którym posługuje się bardzo wielu makroekonomistów, który wszedł na dobre dzięki wikselowi do analizy makroekonomicznej. Bezpośrednio na niego powoływał się Mises, ale bezpośrednio na niego powołują się różni autorzy. Jest nawet książka, bodaj najważniejsza w XXI wieku, na temat polityki pieniężnej Michaela Woodforda o dokładnie tym samym tytule: Interest and Prices, inspirowana ewidentnie Wixelem, gdzie pojawia się też kwestia naturalnej stopy procentowej, tylko ona jest rozumiana inaczej niż była rozumiana tak naprawdę przez Wixela. Zresztą nie wiadomo, jak on ją do końca rozumiał, bo podawał jej różne definicje. Tak czy inaczej, u Wixela była ona przedstawiona tak, że stopa naturalna, jeżeli nie trafiamy w, to, w stopę naturalną, tylko ją na przykład obniżamy, stopa, stopa procentowa, jak jest niższa od pewnego naturalnego poziomu, to będzie tendencja do wzrastania cen w nieskończoność. A jak będzie zbyt wysoka, to będzie tendencja do spadania cen w nieskończoność. Innymi słowy, mówił o pewnym mechanizmie powrotu, który jest nieunikniony w tym, żeby przywrócić naturalne poziomy stopy procentowej. Każdy z autorów miał swoją koncepcję na to. Także z autorów austriackich. Inaczej ten proces interpretował Rodbart. Inaczej ten proces interpretował Hayek, który wymyślił coś takiego jak efekt Ricarda. Eee, dla, dla, dla tych, którzy chcą trochę więcej o tym poczytać. Ale pytanie jest takie, proces jest w jakim stopniu odwracalny, tylko pytanie w jakim stopniu, jak bardzo, to jest kwestia już dyskusyjna, wiążąca się na przykład z pojęciem wymuszonych oszczędności. Bo przecież teoretycznie mało prawdopodobne, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której jest obniżenie stopy procentowej za pomocą ekspansji pieniężnej i akurat ta ekspansja pieniężna jest taka, że trafia do Pieniędzy ludzi, którzy są hiperoszczędzającymi. Całe nowe wygenerowane pieniądze za pomocą ekspansji kredytowej trafiają do posiadaczy takich środków i o nich nie wydają, tylko je oszczędzają w całości na procesy inwestycyjne. Zadziała w pewnym sensie mechanizm wymuszenia oszczędności, w tym znaczeniu, że sytuacja będzie w jakimś sensie równowagowa stabilna, oszczędności będą wymuszone, ale nie będzie e, siłą rzeczy wielkiego odwracalnego procesu. Hipotetycznie możliwe, empirycznie patrząc się nie zdarza. Wreszcie jest nawet odwrotna tendencja przy ekspansji kredytowej, że jest nawet dodatkowa stymulacja konsumpcji, ale wykluczyć się tego jak gdyby priori, nie da. No i też jest kwestia do dyskusji o wolnej bankowości, bo wracając do tego wykresu, niektórzy autorzy, tacy właśnie jak George Selgin, Larry White, Larry Zichrest czy Stephen Horwitz uważają, że w jakimś stopniu zwiększenie podaży pieniądza, Stabilnie pasujące do zwiększonego popytu na pieniądz, może wprowadzić sytuację równowagową w, w tym momencie przy obniżeniu stopy procentowej. Na koniec ostatni element, którego jakoś nie zamierzam bardziej zgłębiać, ale też istotny do przedyskutowania, to kwestia ignorancji, niewiedzy podmiotów rynkowych, bo żyjemy też w świecie, w którym mamy heterogeniczność oczekiwań. I no, trzeba jak gdyby uznać, że jakiś stopień tej maniakalności, bańkowości na giełdzie występuje. Pytanie, do jakiego stopnia to jest czynnik towarzyszący, a do jakiego stopnia to jest jeden z czynników bardzo istotnych, wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie nie uzyskaliśmy póki co. Są autorzy, którzy twierdzą, że to jest absolutnie potrzebne. Są autorzy, którzy twierdzą, że nawet jakby wszyscy mieli... Doskonałą wiedzę, znaczy doskonałą pełną wiedzę, może nie tyle doskonałą, bo doskonała wiedza jest oczywiście nieosiągalna, ale jakoś taką bliską peł, pełności wiedzę i zgodność, to i tak ekspansja kredytowa powodowałaby coś na kształt tragedii wspólnego pastwiska. Niektórzy tak twierdzą, ale nie wszyscy. To jest na przykład zwrócenie uwagi przez Kwaśnickiego na, na to, że w zgodzie zresztą z Misesem, że jeden z czynników we fluktuacjach, który trzeba uwzględnić, to jest taki. Że mamy do czynienia z ograniczoną komputa komputacyjną zdolnością człowieka do przewidywania przyszłych, ok przyszłych wydarzeń i tego, że po prostu nieunikalne w jakimś zakresie jest popełnianie błędów. Nawet jeśli uznamy jakąś wikselowską interpretację, w tym wypadku tu chodzi o interpretację Hayeka, czyli austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, to jakąś tą rolę ignorancji zawsze trzeba zauważyć. Bardzo dobry tekst zresztą na ten temat ukazał się w Critical Review, też innego polskiego autora na temat finansowego kryzysu w retrospekcji, w którym zwraca uwagę, że wspólny element e, tych e, baniek i, i wiążących się z nimi nieuniknionych negatywnych konsekwencji, to jest to, że mamy tam zawsze do czynienia z jakimś niezrozumieniem wzajemnej relacji i korelacji między polityką gospodarczą, która jest realizowana, modelowaniem finansowym i też e, otoczeniem regulacyjnym. Często, w, bo tutaj się akurat zajmował kwestiami bonusów, Wall Street, chciwością bankierów, pokusą na dożycia wiążącą się z koncepcją zdubu zbyt duży, by upaść, czy też rządowej interwencji, generalnie, że rządu za mało, rządu za dużo, jak gdyby wybierając taką drogę, pokazując, że jednak ten element ignorancji jest zawsze dostrzegalny. Tak w, często po wielkim, po tym wielkiej finansowej recesji pokutowało takie podejście, że a, oni wiedzieli. Tak. Oni wiedzieli, dlatego nam wciskali kredyty frankowe, oni wiedzieli, dlatego wypuszczali te nieopłacalne kredyty ninja na rynku nieruchomości i potem je gdzieś wypychali komuś na zasadzie właśnie tragedii wspólnego pastwiska. Wszystko byłoby pięknie, tylko że jak popatrzymy empirycznie, tak jak robi Jabłek w swoim tekście, to okaże się, że oni utopili dużo kapitału. Tak, Jeżeli w Polsce na przykład banki wiedziały, co się stanie z frankiem, no to dlaczego prezesi tych banków brali kredyty frankowe i mieli dokładnie te same problemy finansowe co, co ich kredytobiorcy? Więc jak gdyby ten element ignorancji, jakaś rola ignorancji jest rzeczywiście zauważalna. Znowu, do jakiego stopnia ona jest esencjonalna, sprawa dyskusyjna, ale na to trzeba zawsze zwrócić uwagę, że warto unikać prostej pokusy takiego homogenicznego postrzegania oczekiwań i rzeczywistości gospodarczej. Podsumowując zatem, Naszą, nasze rozważania dotyczące teorii cykli koniunkturalnych, albo teorii cyklu koniunkturalnego, możemy powiedzieć, że brak nam stałych ilościowych relacji między agregatami i zmiennymi to jest to a propos tych stylizowanych faktów wcześniej zaznaczonych. Widzimy w procesach niestabilności wzrostu zawsze praktycznie element pieniężny i procentowy, pewne zmiany zachowania w agregatach monetarnych i w agregatach kredytowych, i zmiany też w stopach procentowych. Mamy element kapitałowy, uruchamiania specyficznych, długoterminowych inwestycji wymagających tzw. kapitału stałego, którego wartość, uzyskiwanie wartości dodanej, dodatkowej, wiążącej się z krańcową produktywnością czynników produkcji, bazuje na konkretnych, skanalizowanych procesach inwestycyjnych, które nie są łatwo adoptowalne w wypadku zmieniających się warunków. No i mamy też ten element ignorancji. Jakichś zachowań bańkowskich, nazwijmy to, gdzie mamy do czynienia z tymi maniami giełdowymi wiążącymi się z cyklem. Dziękuję i zachęcam do komentarzy, pytań. Proszę. Ja chciałem zapytać, bo w kontekście tych analiz w stylu miejskiego często pojawia się takie stwierdzenie dotyczące skłonności do podejmowania ryzykownych działań, że im bardziej stabilny system finansowy, tym bardziej niestabilny system finansowy. I jak by się Pan do takiego stwierdzenia odniósł? No, do tekstu pytanie, tak, o, o stabilność, niestabilność. Ja myślę, że tekst Mińskiego mówi wszystko. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie podaż pieniądza jest stała i nie ma ekspansji kredytowej, tak jak jest rozumiana tutaj przez nas, to nie da się wygenerować niestabilności, bo absolutnie koniecznym warunkiem jest stworzenie luki, luki inwestycyjno-oszczędnościowej, tak jak ona jest tutaj rozumiana, czyli zwiększony popyt inwestycyjny musi być jakoś sfinansowany, jest potrzebna dźwignia finansowa. Bez tego nie da rady, więc e, nie sposób sobie wyobrazić, na przykład w tym pierwszym z takim ładzie hajekowskim, który zakładał zamrożoną podaż pieniądza, którą omawiał w cenach i produkcji, przy zamrożonej podaży pieniądza de facto nie mamy do czynienia z ekspansją kredytową i nie ma możliwości stworzenia tych niestabilności, o których mówi sam Miński. To jest dla mnie ewidentne z dzieł, które się jego czyta. Ja swego czasu poświęciłem dużo czasu na to, żeby przejrzeć, Prawie wszystko, co napisał, desperacko szukając określenia fractional reserve banking, z tego co pamiętam, nie udało mi się znaleźć chyba ani razu, a może raz czy dwa razy. Ale jak gdyby widać, że on jakoś nie chciał, co dla mnie jest osobiście dziwne, dlaczego nie chciał o tym rozmawiać i na tym się skupić. Że jak gdyby zawsze wracał do tego elementu psychologicznego i tych tendencji, o których pan mówi, czyli do tego, że tu musi być ten ciąg do tego, żeby podejmować, brać na siebie nadmierne ryzyko. Ale żeby wziąć na siebie nadmierne ryzyko. Trzeba mieć dźwignię jakoś. I, I jak gdyby. To jest dosyć ciekawe, że on chciał rozmawiać o systemie i architekturze systemu finansowego, ale tak naprawdę strasznie mało o tym mówił, bo skupiał się na zachowaniach ludzi w, w tymże systemie i w tejże architekturze, nie zwracając uwagi na jej kluczowe elementy. Tak? Więc to jest pewien paradoks, bo jak gdyby Miński jest często przedstawiany jako taki teoretyk systemów finansowych architektur. A ta analiza u niego jest strasznie słaba, znaczy w sensie uboga. Tam jej nie ma tak naprawdę. Tam w dużej mierze jest opis zachowań i konsekwencji tych zachowań przy implicit pewnych założeniach architektonicznych, nazwijmy to, w które on nie wchodzi. A szkoda, bo jakby wszedł, no to ta analiza byłaby dużo głębsza i jeszcze ciekawsza. Chciałem się zapytać, dlaczego austriacka teoria cyklu koniunkturalnego nie została zaakceptowana przez mainstream, skoro tak na dobrą sprawę tłumaczy występowanie tych zjawisk w przypadku czynników popytowych, czyli ekspansji kredytowej, skoro jest to bardzo mocno widoczne przy każdym kryzysie, gdzie różnią się oczywiście warunki instytucjonalne, ale jednak ten trzon jest zachowany. I skoro jest to tak no, widoczne go okiem praktycznie, to czemu to nie jest zaakceptowane przez ekonomię głównego nurtu, a wolą jakieś teorie realnego cyklu koniunkturalnego, jakieś tam modelowanie. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego jest w jakiś sposób or operacjonizowalna. W sensie ona ma jakiś określony charakter, określoną metodę opisu i można ją dobrze dopasowywać do danych. Jest tak. Natomiast z teorią tak zwaną austriacką jest kilka problemów. Jeden jest taki, że ona nie ma tak naprawdę zunifikowanej formy. Wbrew pozorom. Jeżeli na przykład się weźmie teksty Hayeka, teksty. Misesa, teksty Rodbarda, a potem teksty Garrison'a, a potem teksty Huerta de Soto, to nie otrzymamy zunifikowanego obrazu wbrew pozorom a jeszcze, przepraszam, tekst Salerno o wielkiej finansowej recesji, to jak się ktoś skrupulatnie w to zagłębi, to nie mamy tam do czynienia ze zunifikowaną teorią, która ma taki sam obraz. Co więcej, są między nimi istotne różnice, o których z pewnych retorycznych przyczyn się nie mówi, bo retorycznie jest dobrze powiedzieć, że jest jedna austriacka teoria, która od 100 lat jest taka sama i zawsze się stosuje. A jak popatrzymy na tych autorów, to okaże się, że ona nie jest taka sama. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie na przykład wczesności i późności stadiów produkcji. Kwestia absolutnie krytyczną dla, yy, dla tożsamości tej teorii. Także wcześniejsze, późniejsze stadia. Jak się poczyta, co o wcześniejszych, późniejszych stadiach mówi Garrison, Salerno i Huerta de Soto, to okaże się, że mówią zupełnie inne rzeczy. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, to konsekwencja tego moim zdaniem czynnika, że ona jest nieoperacjonizowalna. Nie została zoperacjonizowana w taki sposób, żeby na przykład dobrze na dane empiryczne nałożyć te kwestie wcześniejszych, późniejszych stadiów i na przykład pokazać sektorowo. O, Patrzcie, tutaj są wcześniejsze, późniejsze stadia. Jeżeli udałoby się zrealizować projekt polegający na z wystandaryzowaniu tego modelu, powiedzmy, czyli dojść do jakiegoś konsensusu przez jakąś grupę badaczy, to można by było spróbować teoretycznie się z tym przebić i jest szansa, że ktoś mógłby to uznać w przeszłości. Absolutnie. Grę. Czyli mamy co? Go for it. <grych> tak, tak, tak. A tak. Mhm. jeszcze pytanie, co do tego, czy faktycznie możemy powiedzieć, że takie jednoznacznie przez ten mainstream austriacka teoria nie jest uznawana. No bo jednak jest to coś, za co przynajmniej przyjmuje się, że właśnie za to Hayek dostał Nagrodę Nobla. Czy właśnie raczej nie, nie można by na przykład jak raczej przyjmować, że nagrodzenie tej teorii Nagrodą Nobla jest jednak w jakimś sporym zakresie wpuszczeniem jej do mainstream, mainstreamu? Trochę tak, tylko też musimy pamiętać, że jak są Nagrody Nobla przyznawane, tak? one są przyznawane za rozpoznanie pewnej roli w historii myśli ekonomicznej przez każdego z myślicieli i to, to sformułowanie, to zdanie słynne for doing this, for doing that, tak? za zrobienie tego, za osiągnięcie tego. To są takie ogólne sformułowania, które mogą coś wnosić do elementów yy, ekonomii ogólnie rozumianej, ogólnej nauczanej, i to wystarczy. Tak? Wystarczyło na przykład, że Hayek pokazał, że możemy mieć stabilność cenową i przy stabilności cen możemy mieć jednocześnie niestabilność makroekonomiczną. I to jest pewna rzecz, którą on pokazał, której absolutnie nie sposób mu odebrać, za którą zasłużył na Nagrodę Nobla. Nawet jeśli się ktoś nie zgadza, na przykład z całym obrazem jego teorii i tym, co opisuje, jeśli chodzi o procesy ekspansji, odwracalności, efektu Ricarda, o którym rozmawialiśmy gdzieś indziej, natomiast ewidentnie pokazał, że może być tak, że mamy stabilność cen finalnych, ale niestabilność makroekonomiczną, generowaną przez politykę prowadzącą do stabilności cen. Implicite. To jest też taka rzecz, na przykład taki trade-off, z którego wielu makroekonomistów mogło sobie nie zdawać sprawy, a na których AJEK zaczął zwracać uwagę i dzięki temu inni też. Na to uwagę zwracają. Czy naturalna stopa procentowa faktycznie istnieje? Bo są różne stopy procentowe, chyba, i to nawet była debata z Rafa Hajek na ten temat, o ile się nie mylę. To mi się przypomina, kiedyś taka była konferencja prasowa, yy, chyba Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego z dziennikarzami, kompetentnymi dziennikarzami yy, gospodarczymi, finansowymi. Przedstawiciele tego Instytutu Ekonomicznego udzielają odpowiedzi na pytania i jeden właśnie z dziennikarzy zadał pytanie. A tutaj w jednym miejscu się pojawia, że kurs, że złoty, złoty będzie zmierzał do kursu równowagowego. Czyli do jakiego? No i przedstawiciel Instytutu Ekonomicznego zaczął się uśmiechać i milczeć. Tak? No to jaki będzie ten kurs Złotego? Proszę powiedzieć, wyższy niższy, słabszy? Tak? No równowagowy, no tak w modelu wychodzi. Więc czy stopa naturalna istnieje? No jest modelu, nie? Natomiast czy istnieje realnie? To zależy, jak ją zdefiniujemy, naturalną stopę. Na pewno dopuszczalne jest rozumienie kontrfaktyczne w taki sposób, że wiemy, że interwencje monetarne i pieniężne zaniżają nam generalnie stopy poniżej ich naturalnego rynkowego poziomu. Natomiast czy istnieje jeden naturalny poziom konkretny to nie bo po pierwsze mamy krzywą dochodowości, która nie jest płaska, czyli stopy zwrotu na e, krótkie instrumenty mogą być wyższe e, czy niższe zazwyczaj niż stopy zwrotu na dłuższe instrumenty i mamy też krzywą dochodowości nieczasową, ale związaną z ryzykiem Czyli stopy zwrotu na projekty inwestycyjne, które są mniej ryzykowne, są niższe, a te, które są bardziej ryzykowne, są wyższe. Więc jeden poziom stopy naturalnej nie istnieje. Jeśli już to istnieje, cała paleta, i cała ta paleta interwencją pieniężną, może być obniżana w wyniku dodatkowej ekspansji kredytowej. Będziemy kończyć już. Czas nam uciekł. Dziękuję bardzo.